Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Zapraszamy Was na małą podróż po Barcelonie, ale spokojnie, to nie ja będę o niej opowiadał. O tym, dlaczego to jest takie magiczne miejsce, opowiedzą nam Kamil i Dagmara Sypszak, którzy trochę czasu tutaj spędzili i zupełnie przypadkowo mamy ich tutaj przed sobą. Cześć Kamil, cześć Dagmara. Słuchajcie, pokażecie nam trochę fajnych miejsc, opowiecie, dlaczego jest to tak fantastyczne miasto? Bardzo chętnie, to zapraszamy. To zapraszamy, no to chodźcie z nami. Jak często w ogóle wracacie tutaj, no bo już po 4 latach życia, no to widzę, że to jest jednak mocno w sercu. No tak, jakaś tam cząstka w sercu pozostała, a do Barcelony wracamy praktycznie co roku, bo jest tutaj duże grono naszych znajomych, którzy zawsze witają nas z otwartymi ramionami, więc zawsze mamy gdzie się podziać i z kim spędzić wolny czas. Mhm. To było najlepsze miejsce, w jakim mieliście okazję żyć, no bo teraz jest na przykład Paryż, zupełnie inne miejsce, ale to jest porównanie. No tak, no Barcelona da się lubić, zdecydowanie jest gdzie się tutaj zgubić. Zresztą czasami też spędzają wolny czas. Lubiliśmy z Dagmarą nie używać w ogóle nawigacji, tylko zapędzić się właśnie w tego rodzaju uliczki i po prostu się w nich zgubić. Wszyscy kochają Barcelonę. Wydaje mi się, że w ogóle Polacy kochają Hiszpanię. I to też jest takie miejsce dla nas, gdzie możemy się czuć tacy bardziej wychillowani, bardziej radośni, nie ma aż tylu takiego ciśnienia. I tutaj faktycznie się odczuwa ten chillout. Jest naprawdę takie miejsce, gdzie no zresztą sami wiecie, że tutaj się da poodpoczywać. Tak, ale też trzeba wziąć to pod uwagę, że ludzie rzeczywiście tutaj już typowi, regionalni, ci którzy wspierają klub FC Barcelona, potrafią się zachować, bo sportowcy wychodzą na miasto i często swój wolny czas spędzają gdzieś w centrum, a ludzie jednak potrafią uszanować to, że wiadomo, znajdą chwilę odwagi, żeby wziąć autograf i zrobić szybką fotkę, ale później szybko zostawiają w spokoju i można sobie na spokojnie dalej odpoczywać. Co Was zaskoczyło? Czego musieliście się uczyć w tej Barcelonie, jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie codzienne? Wiesz co, ja przyjeżdżając do Barcelony, to była moja pierwsza zmiana klubu, więc można powiedzieć, zostałem rzucony na głęboką wodę, ale bardzo szybko nauczyłem się pływać, więc nie miałem problemów z odnalezieniem się w drużynie. Oczywiście wszystko było dla mnie nowe, ale fajne było to, że od razu dano mi do zrozumienia, że będąc tu mam się tylko i wyłącznie skupić na sporcie, a reszta, organizacja, oni już się tym wszystkim zajmą, więc idąc na trening nie musiałem się martwić, czy ciuchy będą czyste, po treningu nie musiałem martwić się, czy ciuchy będą wyprane, bo jest od tego sztab ludzi, którzy się tym zajmował. Ale nie tylko, jeżeli chodzi o taki, jeśli mogę Ci powiedzieć, taki aspekt społeczny, no to ja przede wszystkim widzę, że tutaj ludzie są bardziej cierpliwi, nigdzie im się nie śpieszy, po lekcjach z dzieciakami wszyscy wychodzą na plac, rodzice sobie tam piją kawkę albo jakąś kanię, a dzieciaki grają w piłkę, kopią piłką o taką katedrę jak ta i nikt się nie burzy, że jest piłka o kościół. Także przede wszystkim widać to, że tutaj jednak sport jest na pierwszym miejscu i dzieciaki bardzo dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. Na przykład to mnie mega uderzyło, że dzieci cały czas grają. Mieszkaliśmy w takiej miejscowości San Feliu de Llobregat i to jest taka typowa, można powiedzieć, katalońskie miejsce. To jest zaraz tam właśnie. Na pograniczach Barcelony i tam właśnie ten luz, można powiedzieć, górował trochę, tak? Bo znaliśmy tak naprawdę wszystkich w okolicy i nawet czasami, jak zdarzyło się zapomnieć kasy. Gotówki. Tak, gotówki ze sobą, to można powiedzieć, tak jak to kiedyś było w Polsce, zapisywali, wiesz, na karteczce, na zeszycie. Tak, jutro mi przyniesiesz. Kamil, 30 euro. Tak, albo czasami, wiesz, nawet jak wracałem zmęczony z treningu i po prostu już nie miałem siły,
iść na zakupy, to tylko wiesz, szybko numero 5. Albo do Rybnego, zaraz wiesz, ci przywozili. Tak, pani nam dowoziła świeże rybki. Tak, Nie, no to było super pod tym względem, bo oczywiście no, też Katalończycy kochają swój język, więc był taki moment, że próbowali do nas mówić po katalońsku, bo ten kataloński dobrze rozumieliśmy, nawet Kamil trochę mówił, ja też dużo rozumiałam, ale no wiadomo, nie uczyłam się na lekcjach. Czasami się nam trochę obrywało, bo jednak, wiesz, no lokalsi no, lubią, wiesz, żeby ja było ja swoje używać. Pierwsze słowa po katalońsku tak, powiedziałem na już konferencji prasowej, o, więc przygotowałem się specjalnie, żeby zyskać od razu od pierwszego kroku tak. W Barcelonie, więc przygotowałem sobie taką formułkę i całkiem udało dobrze się. Mi to poszło i nie tylko wśród znajomych, ale wśród dziennikarzy też zyskałem kilka od razu plusów. Więc. Czyli to jest duża rada, to jest duża rada dla każdego. To jest rada, ale ja myślę, że Robert już dobrze wie, co ma zrobić, żeby, żeby zyskać uznanie wśród kibiców i wśród dziennikarzy. I zresztą jest, można powiedzieć, marką sam dla siebie. I, tak, dokładnie. A czego was na przykład właśnie nauczyła Katalonia, tak nie wiem, czy właśnie kulinarnie, czy kulturowo trochę, oprócz tego też spokoju? My generalnie zawsze przyjmujemy taką taktykę, że planując nawet sobie, nie wiem, jakąś podróż, to robimy sobie szlak nie ulubionymi miejscami, tylko ulubionymi restauracjami, wiesz? Gdzie dobrze można zjeść. Tak wygląda nasza mapa. Zazwyczaj od tego zaczyna się planowanie podróży i Katalunia jest, myślę, takim miejscem, gdzie można naprawdę dobrze zjeść i... Mówimy już Katalunia, bo po polsku Katalonia, ale mówimy już tak jak Katalunia, czyli właściwie po hiszpańsku, trochę spolszczamy to. Wszyscy zrozumiemy, ale to jest ważna uwaga, tak. Szampanie, to właśnie to oni mają produkcję chyba swojego szampana w tej... Kawę. Barcelońska kawa, nie? Kurczę, i szampan. Wasza wieża gigantyczna, teraz nam zabiera się do konkretnego. Wiesz, no 4 lata tutaj kręciliśmy. Nie, my to byliśmy friki, wiesz? My to się mega kręciliśmy. O Jezu, my to cały czas, wszystkie, wiesz, miejscówki. Góry, nie góry, Andora, wszystko po kolei. To jak taki pop, nie wiem, ulubiona dzielnica, ulubiona knajpa tutaj. Ulubiona knajpa? Vinitus? Też lubimy Vinitusa. Z dobrymi tapasami, ale tam bliżej No chyba jest tego tak, dużo tutaj, że... A nasza to chyba Tibidabo, prawda? Kochamy Tibidabo. Jeżeli chodzi o miejscówki, to często się tam wybieraliśmy. Chyba dzisiaj też wieczorem na zachód słońca polecam. Bunkers i... Tak, że na bunker zawsze jest trochę trudniej wjechać. Tak, a pod Tibidabo jest akurat parking, więc można wyjechać autem i no jest piękny widok zresztą na Barcelonę. Masz wesołe miasteczko, jak ktoś ma dzieci, wrzuca tam dzieci. Może sobie usiąść w spokoju. Wasze ulubione, powiedzmy, tutaj jedzenie. Takie klasy. Wróciliście teraz po jakimś czasie, no to jest pewnie jakiś tam ślinka, co ja nam to. No... To chyba twoja, ale jak dla mnie, no to wiadomo, takie małe, te tak zwane pikasz, to tapas. Też jesteśmy w takim miejscu dokładnie, tapas bar, gdzie można spróbować wszystkiego po trochu, więc to jest chyba takie moje jedzenie, które najbardziej mi odpowiada. A dzisiaj co jedliśmy, no to... Warzywa. Tak, pyszne warzywa katalońskie, tortilla. Pan con tomate tak zwany, tak, czyli pan. Tak, czyli pyszny pomidor, najlepszy to jest chyba w Barcelonie jednak, w Hiszpanii. Nie wiem, czy wy też to widzicie, tak, pomidory najlepiej tutaj smakują. Katalońska szatnia miała w sobie coś takiego specyficznego, czy to jednak te same mechanizmy, co zawsze? Bo zawsze się zastanawiam, często na przykład o tej piłkarskiej się czyta, no to, że jednak te takie motywy integracyjne, żeby się gdzieś spotkać razem, właśnie, żeby trochę pocelebrować, żeby też był ten czas na trochę luzu, nie tylko na pracę. No wiesz, to... no na to zawsze musi być miejsce, bo to jest jednak, ta integracja to jest jednak to, co buduje drużynę, więc, więc trzeba było sobie jakoś wspólnie organizować te wspólne momenty takiej rozrywki. Tego było dosyć dużo, tak. Przed sezonem zawsze razem gdzieś spotykaliśmy się, jak nie na plaży, to wyjeżdżaliśmy zresztą zawsze na tydzień do Andory na obóz przygotowawczy, gdzie tam też braliśmy udział w różnego rodzaju aktywnościach, albo spływ kajakami, albo jakaś spinaczka, więc zawsze nie tylko był czas na trening, ale też na zabawę i integrację. Mhm. A też chciałem zapytać w ogóle o samą jakby organizację Barcelony, bo mówiliśmy o tym, że jednak no jest to top.
że wszystko jest zagwarantowane i tak dalej. Natomiast sam ten klimat wokół piłki ręcznej, bo mówiłeś też o tym, że no tutaj kibice też byli wyjątkowi, że coś to było niepowtarzalnego, jak oni bardzo byli zżyci, była taka grupka, która zawsze się na meczach pojawiała. Tak, tak. No była zawsze grupa kibiców, która wspierała nas na dobre i na złe. No ja myślę, że to jest dosyć ważne, tak, dla sportowców, wiedzieć o tym, że niezależnie od tego, co się przytrafi w trakcie sezonu, to oni zawsze będą z tobą i zawsze będą cię wspierać. Ja myślę, że bardzo dobrze to pokazali w ostatnim sezonie, gdzie Barcelona miała swoje momenty gorsze i lepsze, gdzie więcej było tych momentów gorszych, a oni jednak pozostali przy nich i tym swoim wsparciem, jak widać, z powrotem powrócili na te właściwe tory. Jeszcze to nie jest ten szczyt, o którym pewnie każdy wierny kibic by sobie marzył, ale myślę, że idą w dobrym kierunku. I jednym z tych dobrych ruchów jest właśnie podpisanie Roberta, bo ja myślę, że on będzie, miejmy nadzieję zresztą, tym środkiem na sukces. A medialnie to jest trudne miejsce, jeżeli chodzi właśnie o ocenę mediów, presję też taką? No nie, presja generalnie w Barcelonie jest niesamowicie wielka, bo wiadomo, jest to klub, który walczy tylko i wyłącznie o najwyższe cele, więc ta presja towarzyszy zawsze, ale jak potrafisz sobie dobrze z nią radzić i zamienić ją na takie pozytywne emocje, to ja myślę, że to może dać ci pozytywnego kopa. Trzeba po prostu potrafić tym wszystkim zarządzać. Potrafić ją dobrze wykorzystać, dokładnie. Chociaż myślę, że ja pamiętam, że jak Kamil grał przez 4 lata w Barcelonie, no tych porażek nie mieli za dużo, no tylko tyle co w Lidze Mistrzów, no bo jednak 4 mistrzostwa wygrali, wszystkie puchary, Super Glob też im się udało wygrać, ale nie było takiej ostrej krytyki dziennikarskiej, raczej to było zawsze takie pozytywne. Jeśli gdzieś mogę zobaczyć to, skonfrontować z Polską, to w Polsce częściej padają takie ostre komentarze. Na pewno częściej są wytykane błędy, to tak. A tutaj ja pamiętam, nawet sobie taką przytoczę sytuację, że reprezentacja Hiszpanii chyba przegrała jakiś mecz sparingowy 10 albo 12 bramkami i później sobie tak z ciekawości właśnie wszedłem i przejrzałem prasę hiszpańską, to nikt nie napisał, że przegrali 11 bramkami, tylko napisali, że zespół Hiszpanii w pierwszej połowie zaprezentował się bardzo dobrze, w drugiej połowie poszło im to trochę gorzej, ten i ten zawodnik rzucił tyle i tyle bramek i tyle. Wiadomo, z porażek trzeba wyciągnąć konsekwencje, ale nie było jechania typu, wiesz, patałachy albo kurde, co oni zrobili, jak tam mówili, tak. Więc ten język jest trochę delikatniejszy, tak mi się wydaje. Zdecydowanie. Rozmawiamy sobie w trakcie siesty, gdzie już powoli niektórzy właśnie udają się na ten odpoczynek. Czy to była jakaś jedna z takich rzeczy, która was lekko zaskakiwała i pewne życie utrudniała, czy po prostu szybko się dostosowaliście? Znaczy moment, w którym wychodziłeś do sklepu i okazywało się, że o kurczę, wszystko jest zamknięte, teraz pora na siestę, faktycznie na początku był trochę wkurzający, ale później muszę przyznać, że stałem się fanem i praktykowałem sam siestę. I nawet do teraz to praktykuję, bo jest to taki nieodłączny element mojego dnia. Lepiej się żyje, prawda? No taka krótka drzemka, 15-minutowa, oczywiście nie dłużej, bo też tak właśnie wyglądają siesty. Fajnie regeneruje i daje dużego kopa energetycznego na drugą część dnia. Powiedzieliśmy sobie już o naprawdę wielu rzeczach właśnie, co Barcelona oferuje też, o tej gastronomii, o tych ludziach właśnie, którzy są tak otwarci, którzy znasz 5 słów po hiszpańsku, oni się po prostu z otwartymi rękoma przyjmują, mówią super, mówisz, byle tak dalej, więc to jest też takie budujące, że chce się tutaj żyć i tak chyba po prostu na magię tego miejsca, tak już zbliżając się do końca, to myślę, że składa się właśnie miks tych wszystkich rzeczy, które tutaj można spotkać i tego podejścia, i jedzenia, i klimatu, to chociaż i dzisiaj ludzi, tak. I ludzi, chociaż dzisiaj słońce nam trochę daje się we znaki. No pewnie nie przez przypadek towarzyszy to rozwinięcie tej nazwy Barcelona, FC Barcelona, Meskion Club, czyli to jest coś więcej jednak niż tylko klub i właśnie rzeczy, o których mówisz, te, które nas otaczają, to dodaje takiego smaczku i rzeczywiście uważam, że 4 lata, które spędziłem w Barcelonie, szybko minęły szybko, za szybko,
No ale tak jak wspominaliśmy, no bardzo chętnie tutaj wracamy i oczywiście nie mówię nie, kariera jeszcze trwa, więc być może będzie mi to jeszcze dane, aby powrócić jeszcze do Barcelony. Ale na razie, dobrze nam jest na razie we Francji. Ja na pewno też mam dobre wspomnienia, jeśli chodzi o Hiszpanię, bo tutaj zaczęłam swoją przygodę z pilatesem. No i w zasadzie jest to teraz mój zawód, więc też mam dobre wspomnienia zawodowe, nie tylko takie osobiste, ale zawodowe również. My zrobimy tutaj do tego, mam nadzieję, katalońskie napisy, żeby też Barcelona zobaczyła, że jest wielka chęć powrotu. Już jako zawodnik jeszcze bardziej doświadczony. No, także... Ostatnio przedłużyłem kontrakt jeszcze na 3 lata z Paryżem, więc jeszcze przez kolejne 3 lata będą musieli się wstrzymać, ale później mogą się już możecie działać jako promocja. To się dogadamy, wypuścimy to teraz, tak później jakoś przypomnimy, albo się jeszcze raz spotkamy, jakby co roku wpadacie do Barcelony. Albo ja się przypomnę po prostu swoim poziomem sportowym na boisku. Rozegrasz to jak agent Lewandowskiego, tak jak trzeba. O tak, on był w tym profesorem. Dzięki tak. Serdeczne Kamil, dziękujemy Dagmara bardzo. Za to, że pokazaliście nam Barcelonę i te miejsca, które też lubicie i opowiedzieliście o nich. Dziękujemy, polecamy się na przyszłość. Widzowie po tym filmiku nie będą mieli dwóch wątpliwości, że nie tylko na Roberta, ale po prostu też dla miasta warto tutaj przyjechać. Jasne, że tak. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.